ten pierwszy okres przygotowań to okres takich wzmożonych, mocniejszych treningów fizycznych i przede wszystkim pod kątem siłowym. Zespół ten okres przepracował bardzo dobrze, a to rokuje tak jak powinno, ze względu na to, że wtedy właśnie buduje się tą podbudowę pod resztę sezonu. No i teraz już jesteśmy od tak naprawdę początku września w takim okresie łapania odpowiedniej świeżości do tych meczów ligowych, do tego pierwszego meczu ligowego tak naprawdę, bo już teraz zdecydowanie myślami jesteśmy właśnie przy nim. Forma zawodników z tygodnia na tydzień progresuje, to bardzo dobrze. Tak naprawdę zostały nam tylko kwestie doszlifowania elementów taktycznych i rzutowych. Także jestem pełen optymizmu, jeżeli chodzi o ten pierwszy sobotni mecz z Legionowem. Przydarzyły nam się dwie poważniejsze kontuzje, no ale tak to w sporcie bywa. Sport jest obarczony tym, że właśnie taka rzecz może się wydarzyć. No, niestety nie byliśmy w stanie nic poradzić na te urazy i tutaj na te pierwsze kolejki wypadnie nam Tomasz Gintoft i Dominik Droździk. Myślę, że Dominik będzie wyleczony trochę szybciej. Ten uraz jest poważny, ale mniej poważny niż u Tomasza. No oczywiście liczymy, że jak najszybciej wskoczą ponownie do składu, no ale na ten moment musimy sobie radzić bez nich. Musimy z tego wyjść obronną ręką i po prostu patrzeć na to, co mamy, skupić się na tej kadrze, którą mamy teraz dostępną i po prostu poradzić sobie w tej trudnej sytuacji. Ja myślę, że przede wszystkim poziom sportowy Liga Centralna miała skupić na sobie najlepsze drużyny czterech pierwszych lig i ten cel organizacyjny został osiągnięty, więc myślę, że poziom sportowy rozgrywek będzie na pewno wysoki. Myślę, że to będzie nie lada gratka dla kibiców piłki ręcznej, bo tak naprawdę każdy mecz będzie toczył się do ostatniej sekundy meczu i naprawdę czekają nas nie lada emocje w tym sezonie. Zespół nasz został zbudowany bardzo dobrze. Tak naprawdę na każdej pozycji mamy dwóch pełnowartościowych zawodników. Więc myślę, że na pewno będziemy czołowym zespołem w tej lidze. Legionowo to jedna z silniejszych drużyn, jeżeli chodzi o Ligę Centralną. Ja cały czas powtarzam, że ta liga jest bardzo, bardzo wyrównana i przez długi czas o zwycięstwie będzie decydowała siła parkietu i tutaj gospodarz będzie miał 60% na wygraną, a drużyna przyjezdna 40%. To będzie bardzo, bardzo długo właśnie tak wyglądało, że ten parkiet będzie po stronie gospodarza. No niemniej jednak Legionowo tutaj rysuje się jako taka trochę silniejsza, nazwijmy to, drużyna. Oni wygrali swoją grupę pierwszej ligi, my wygraliśmy swoją, także w sobotę spotka się dwóch mistrzów. Co prawda nikt nie uchyla rąbka tajemnicy. Nie wiem, jak sytuacja kadrowa wygląda w Legionowie, czy przystąpią do tego meczu w pełnym składzie, czy też jak my mają jakieś kontuzje, ale to nie jest istotne, bo ten pierwszy mecz, inauguracja jest niesamowicie ważna i myślę, że tutaj u nas w drużynie wszystkie ręce na pokład i tak jak powiedziałem, musimy sobie poradzić w takiej chwilowej, trudniejszej sytuacji zdrowotnej i nie będzie to miało znaczenia w kontekście rozegrania właśnie tego sobotniego meczu i my tutaj będziemy chcieli zagrać o pełną pulę. No, niemniej jednak Legionowo to bardzo, bardzo silny przeciwnik i będzie wspaniałe widowisko w sobotę. Na koniec chciałbym jeszcze zaprosić i zachęcić wszystkich kibiców, którzy będą podczas naszego pierwszego meczu ligowego w najbliższą sobotę do tego, aby wzięli udział w akcji Stalowe Szafowanie. Polega ono na tym, aby Państwo przynieśli ze sobą niepotrzebną odzież, obuwie, różne tekstylia, które są u Państwa w domu, ponieważ mogą one ze sprzedaży tych różnych rzeczy możemy wesprzeć Adasia Kosa, który jest przed poważną operacją oraz rehabilitacją i te środki na pewno zasilą tutaj konto tego chłopca i pomogą, aby był zdrowy.